Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam. Dzisiejszy podcast poświęcimy odpowiedzi na pytanie, jak lepiej chronić drzewa, przyczynkiem do rozmowy są standardy, jakie Fundacja Ekorozwoju ostatnio opublikowała właśnie w zakresie ochrony drzew. Może Pan powiedzieć, o co chodzi z tymi standardami? Tak, no, obserwujemy szczególnie w ostatnich latach masowe niszczenie drzew. Nie tylko chodzi o wycinkę, ale po prostu no, ich uśmiercanie w procesach inwestycyjnych. Mamy też problem z niszczeniem drzew poprzez ich ogławianie. Jest tego sporo. Nasze polskie prawo słabo chroni drzewa. W szczególności nie mamy definicji drzewa w odniesieniu do korzeni, czyli większość inwestorów, ale też sporo ludzi traktuje drzewa, jakby to były tylko te istoty, które unoszą się nad ziemią, czyli wiemy, że jest pień, wiemy, że są gałęzie i liście. System korzeniowy jest niezbędny do życia i on nie jest w żaden sposób prawnie chroniony w tej chwili na poziomie krajowym. W związku z tym wobec tych różnych praktyk myśmy podjęli naprawdę poważne wyzwanie. Na początku nie wiedzieliśmy, że to jest takie trudne, bo to nie chodzi o wydanie jakichś książeczek, jakichś instrukcji i regulacji, tylko chodzi o wypracowanie pewnych rozwiązań, które będą właśnie standardami i będą stosowane przez różne podmioty, instytucje, samorządy i będą przez nie zaakceptowane. Więc to był długi bardzo proces, wieloletni. Chyba około 3 lat nad tym pracowaliśmy. Co więcej, zaangażowaliśmy w to środowisko arborystyczne, czyli też ekspertów od drzew. Czyli to można powiedzieć, bo byłem tutaj przedstawiany jako prezes Fundacji Ekorozwoju. Nie jest to tylko i wyłącznie sprawa Fundacji Ekorozwoju. Jeśli spojrzeć na kartę tych standardów, kto się pod tym podpisuje, no to powiem tak, znaczące instytucje, które zajmują się drzewami, po prostu akceptują je. O co chodzi w standardach? O to, żebyśmy po prostu chronili drzewa, chronili je w procesie inwestycyjnym, żeby to była dobra praktyka, żebyśmy też potrafili ocenić te drzewa, w jakim one są stanie, dlatego że bardzo dużo drzew jest wycinanych, dlatego że komuś się wydaje, że drzewo zagraża bezpieczeństwu, bo na przykład jest puste w środku, co jest oczywistym absurdem. No, puste drzewo w środku, podobnie jak rur, można porównać rurę do pręta. Wytrzymałość rury jest podobna do pręta. Natomiast drzewo o zniszczonym systemie korzeniowym nie jest w ogóle wytrzymałe. No i kwestia też cięć i pielęgnacji, więc te trzy kluczowe standardy. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, cięcia i pielęgnacje i diagnostyka i inspekcja drzew. No jest to świeża zupełnie publikacja, udało nam się ją wykonać, ale też nie jako publikację, tylko jako pewien taką dobrą praktykę. Jak sprawdzaliśmy, ile to trwało w Niemczech czy w Anglii, to tam to trwało około 10 lat. Te 3 lata to nie jest aż tak może bardzo dużo. Oczywiście myśmy się inspirowali też tymi rozwiązaniami z innych krajów. A jak te standardy działają właśnie w innych krajach? Czy są wdrażane? To jest dobre pytanie, bo one bardzo różnie wyglądają w różnych krajach. Są kraje, w których one są wdrażane na poziomie prawa krajowego. Są kraje, na przykład nam tu bliższe, Niemcy, gdzie one są po prostu używane właśnie do czego? Na przykład standard diagnostyki drzew, no to jest po prostu sprawdzamy, czy drzewo jest bezpieczne i stabilne. Nie wycinamy je wtedy, kiedy pierwsza gałąź spadnie, bo była wichura, bo wichura jest doskonałym testem obciążeniowym. Ona jest po prostu, to co miało się być złamane, najczęściej jest złamane i spadło. Diagnostyka to jest po prostu sprawdzanie, czy drzewo jest stabilne, czy jest bezpieczne. I teraz tak, w Niemczech jest tak, że jeśli na przykład ktoś ubezpieczył teren, na którym są drzewa i spadnie nawet komuś na głowę taka gałąź, to jeśli teren był pod nadzorem kogoś, kto stosował te standardy, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Podobnie jest w kwestiach sądowych, więc to po prostu przyjęło się jako pewna dobra praktyka. Dla nas chyba najważniejsze, tym niemniej, nie są te diagnostyczne czy pielęgnacyjne standardy, ale te standardy ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, bo strasznie dużo mieliśmy ostatnio złych inwestycji, dużo też ze środków Unii Europejskiej.
rewitalizację, pseudorewitalizację rynków, budowa dróg, nawet ścieżek rowerowych, gdzie po prostu tragicznie drzewa są niszczone. Nie zawsze dlatego, że ktoś chce je zniszczyć, ale bardzo często dlatego, że nie ma wiedzy i umiejętności i po prostu nie ma pewnych dobrze stosowanych praktyk, tylko też często nie ma na poziomie takiego, na przykład gmina zleca wykonanie jakiegoś zadania, projektant, no cóż, jest wybrany w przetargu, więc bywa, że najczęściej najtaniej. Bywa, że nawet nie przyjedzie, nie zobaczy, gdzie są drzewa i jak są kształtowane, gdzie mają korzenie, bo to nie zawsze jest oczywiste. Z Google Street View to nie zawsze widać. Czyli dobrze zrobiony początek tej inwentaryzacji. No i potem projekt tego nie uwzględnia. Bardzo często mamy takie inwestycje, gdzie po prostu mamy drzewo i co prawda one w procesie inwestycyjnym było odeskowane, ale no na przykład poprowadzono drogę rowerową i ucięto temu drzewu połowę systemu korzeniowego poprzez krawężniki, które położono bardzo blisko pnia. Inwestycja wygląda ładnie, można przeciąć wstęgę, ale problem mamy poważny i to nie tylko z zakresu tego, że to drzewo najprawdopodobniej umrze, ale ono się jeszcze może na kogoś przewrócić, tak? Bo wiedza o tym, jak wygląda system korzeniowy drzew naprawdę wśród projektantów jest bardzo nikła. Mało kto wie, że kluczowy system korzeniowy jest położony w tych 250 centymetrach poniżej gruntu, więc jak my akurat taki krawężnik tam położymy, to po prostu niszczymy drzewo. Ale można to zrobić inaczej po prostu. To wie pan, to aż brzmi niesamowicie, że właściwie przez 30 lat ostatnich, 3 dekady nie dorobiliśmy się na poziomie państwa, samorządów takich standardów i organizacja społeczna musi tutaj podnosić głos w debacie? No, po prostu nie traktowaliśmy drzew jako ważnej infrastruktury. Chodniki są chronione, sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i tak dalej. Drogi są traktowane jako infrastruktura, a zieleń nie. A ona jest po prostu infrastrukturą. W dodatku infrastrukturą, która jest bardzo cenna, bo służy nam szereg usług ekosystemowych, chłodzi w czasie upałów, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza. No można by tego sporo wymieniać. Zwiększa wartość nieruchomości też położonych, poprawia jakość życia, czyli ludziom się lepiej żyje przy drzewach. Są bardzo ciekawe badania brytyjskie, które pokazują, że o ile podwyżka czy awans w pracy powoduje deklarowaną polepszenie jakości życia i to się utrzymuje przez parę miesięcy, to zamieszkanie w miejscu, gdzie jest widok na drzewo, w sposób stały poprawia jakość życia. I my o tym zapomnieliśmy, bo po prostu inwestycje musimy dogonić Zachód, tak? I drzewa były masowo wycinane, ponieważ nie były traktowane właśnie jako dobro, jako infrastruktura, która ma pewną wartość, która ma też pewną wartość odtworzeniową, bardzo trudną do odtworzenia, zarówno jeśli chodzi o czas, ale również jako pieniądze. No, mamy kontakt z ekspertami i z Niemiec, i z Holandii, i z Wielkiej Brytanii, i oni nam mówią, w miastach drzewo musi być pielęgnowane przez pierwsze 25 lat. To są olbrzymie koszty. W takim mieście jak Wrocław, który jest miastem na gruzach, jeśli drzewo żyje, miało na przykład 100 lat i rosło w pięknym miejscu przy dworcu kolejowym i wycięte zostało tylko dlatego, że galeria handlowa największa w mieście musiałaby się o paręnaście metrów posunąć, to żeby odtworzyć takie drzewo w naszym mieście, to jest olbrzymi koszt. To nie jest koszt zakupu sadzonki. Wrocław jest miastem na gruzach, podobnie zresztą jak Warszawa. Drzewo, jeśli sadzimy duże drzewo, to ono musi mieć przestrzeń dla korzeni podobne jak korona w wieku docelowym, a nawet trochę większe, więc musimy wybrać taką ilość ziemi w ogóle, zastanowić się co z instalacją, pielęgnować to drzewo, po prostu wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy i uwaga, wcale nam się nie musi udać. Dlatego, że te egzemplarze, które przeżyły w trudnych warunkach miejskich, przy dużej antropoprezji, zanieczyszczeniu powietrza, przy tej infrastrukturze, której uwiera, to są najprawdopodobniej egzemplarze, które mają ten potencjał genetyczny, że one to przetrwały. Inne nie przetrwały i one są. Mamy stuletnie drzewo, akurat to, o którym mówię, w czasie oblężenia Festung Breslau przeżyło, bo widzieliśmy po prostu ścięty pień, było całe nadpalone, nie przeżyło inwestora. I to tak wygląda, że po prostu nie mając tego prawa krajowego, my staramy się o prawo lokalne. Mamy takie hasło, dajmy drzewom prawo, ale też prawo do tego, żeby mogły nas chronić, nam służyć, poprawiać nam jakość życia. To jest po prostu naturalne rozwiązanie. I to, powiem tak, dlaczego to tak chyba jest też trochę, że myśmy w tych dyskusjach, ostatnio mieliśmy forum przyjaciół drzew, sto kilkadziesiąt osób, ciekawe, bo samorządowcy,
profesjonaliści, eksperci, no i oczywiście liderzy społeczni. I o tym rozmawialiśmy. No i wyszło na to, że jak się zrobi tak zwaną rewitalizację rynku czy jakiegoś placu, to można przeciąć wstęgę. A jak się ochroni drzewo i ono będzie dalej rosło, to nikt się tym nie może pochwalić, ani medialnie, ani nikt mu nie będzie klaskał, a powinno być odwrotnie, bo powiem tak, na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo pałaców i ogrodów i to często majętni ludzie to przejęli zdewastowane i wyremontowali. Bardzo dużo przez niewiedzę zniszczyli drzew i teraz rozmawiamy z ekspertami od drzew i oni mówią tak, aleja biegnąca do pałacu jest świadectwem autentyczności tego pałacu i jest nie do odtworzenia. Za żadne pieniądze takiej alei się nie otworzy. Budynek, który był totalnie zniszczony i jest w gruzach, na podstawie dokumentacji projektowej możemy odtworzyć. To jest tylko kwestia pieniędzy. Alei nie otworzymy, bo to jest kwestia czasu. 100 lat, 120, 150. I ta wartość jest naprawdę no, niedoceniana, stąd my mówimy tak. To jest infrastruktura. Trzeba o to tak samo, albo jeszcze bardziej dbać niż tą o infrastrukturę twardą, bo tak naprawdę to jest nasza tarcza ochronna wobec kryzysu klimatycznego, szczególnie w miastach. Na jednym z postów reklamujących te standardy, czy promujących, czytamy, teraz wiele zależy od siły przekonywania, żeby standardy zrobiły swoją robotę, jak najwięcej podmiotów i instytucji musi chcieć z nich korzystać, pisze Aleksandra Ziemkiewicz. Była jedna z uczestniczek tego forum, o którym pan wspominał. Może pan rozwinąć tą myśl? Tak. Jakie instytucje? Kto tutaj? Panie Aleksander doskonale wie, co mówi, bo pracuje w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Zresztą wcześniej była liderką społeczną działającą dla drzew. Więc to przechodzenie czasami też jest możliwe. Zresztą tutaj nie ma jakiegoś wyraźnego konfliktu. Wydaje mi się, że tu jest wśród ludzi świadomych jest przekonanie, że trzeba współpracować, kooperować. I teraz standardy powinny być przyjęte przez te jednostki, instytucje, którym podlegają obszary, na których są drzewa. Bardzo często to są właśnie gminy. Gminy mają swoje drogi, mają swoje przestrzenie publiczne, tereny do zabudowy i tak dalej. Gminy są realizatorem większości inwestycji. No, przypominam, że w ostatnim okresie większość inwestycji, nowych inwestycji było realizowanych ze środków unijnych. To gminy są głównym beneficjentem. Oczywiście są też inne podmioty. Są też no, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę liniową, typu linie kolejowe, drogi, bo to są drogi powiatowe, też wojewódzkie. Mamy też na przykład piękny starodrzew na cmentarzach przykościelnych, więc to jest, gdyby to było prawo krajowe, to by obowiązywało wszystkich. Ale jeśli jest to prawo przyjmowane lokalnie, no to na przykład prawo lokalne przyjęte zarządzeniem prezydenta albo uchwałą Rady Gminy obowiązuje tylko na terenach, które są gminne. Ale bardzo często, wbrew temu, co się tak obiegowo przyjęło, że to Lex Szyszko zniszczył nam drzewa, bo ludzie masowo, prywatnie wycinali, największa hekatomba jest w czasie inwestycji publicznych, więc przyjęcie takiego standardu, to tak się nazywa standard, no ale to po prostu to jest po prostu takie prawo lokalne, czyli po prostu stosujemy. Jest instrukcja obsługi drzewa, w skrócie można powiedzieć, która mówi, jak robimy inwestycje, to jak zlecamy przetarg, to piszemy temu, co przetarg wygrywa, że on ma to stosować po prostu. To jest załącznik, masz to zrobić, masz mieć inspektora, co się zna na drzewach, z wykształceniem i on będzie pilnował, czy ty to robisz, bo to, co pani Aleksandra z Zarządu Zieleni Miejskiej w Wrocławiu powiedziała, my to jeszcze musimy wdrożyć, my to musimy zastosować. Czyli samo przyjęcie uchwałą, na przykład zarządzeniem prezydenta, tak się zdarzyło we Wrocławiu, że takie standardy ochrony zieleni przyjęto, to jeszcze nie jest sukces. Bo to musi być realizowane nie tylko przez Zarząd Zieleni Miejskiej, na przykład we Wrocławiu, ale też, no to, bo to jest dosyć oczywiste, że oni to realizują, ale no, są spółki komunalne odpowiedzialne tak, za drogi, za wodociągi i kanalizacje, to są odrębne spółki, za cmentarze, za szkoły. Przy każdej z tych inwestycji, przy każdej z tych pielęgnacji czy jakichś remontach, bo też chodzi o remonty realizowane, można chronić drzewa i co więcej, ważna informacja, najczęściej to w ogóle więcej nie kosztuje. To kosztuje więcej uwagi, a nie więcej pieniędzy, a zyski są dla wszystkich. No oczywiście marzy nam się też, żeby te inne instytucje, szczególnie te odpowiedzialne za masowe wycinki, na przykład służby kolejowe, służby drogowe, żeby to po prostu zaniechały tych prac, no ale od czegoś trzeba zacząć i postanowiliśmy zacząć od miast, szczególnie od tych większych miast, żeby one po prostu takie standardy przyjmowały. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam.
Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No dobrze, a teraz jakby pan miał doradzić, nie wiem, Kowalskiemu czy Kowalskiej w jakimś mieście, może nie wojewódzkim, w Polsce, który obserwuje za oknem to, co się dzieje po prostu z tak zwanym zwykłym mieszkańcem miasta, to co on mógłby zrobić, jak wykorzystać to państwa know-how, żeby chronić drzewa? Te nasze standardy i też dobre praktyki są opisane na naszym serwisie internetowym o drzewach, drzewa.org.pl. Stamtąd można je pobrać. Na tej stronie też pod tym takim hasłem Przyjaciele Drzew można zobaczyć różne inicjatywy, które działają w Polsce. Jest 150 inicjatyw w tej chwili chroniących drzewa. Można się z kimś połączyć, z nami się połączyć, ale powiem tak, to jest bardzo ważne pytanie, jak to robić, bo ono mi trochę przypomina takie pytanie, jak przychodzimy w temacie kryzysu klimatycznego i nas się pytają dziennikarze, a co możemy sami zrobić, żeby ten kryzys klimatyczny powstrzymać? I ja osobiście uważam, że sami to my możemy apelować. Jak jest nas więcej, to może możemy w jakiś sposób prowadzić działalność rzeczniczą, prowadzić jakąś kampanię, ale trzeba znaleźć jakiś klucz do tego, żeby to tak naprawdę było zastosowane. I my ten klucz próbujemy w tej chwili znaleźć, bo w naszym przekonaniu kluczem są inwestycje finansowane z Unii Europejskiej. Myśmy w tej chwili skontaktowali się z Komisją Europejską, przedstawiliśmy sytuację, jaka w kraju naszym panuje, pokazaliśmy konkretne przykłady inwestycji, gdzie niszczy się zieloną infrastrukturę, na wielolecia się ją niszczy. Unia mówi o tej perspektywie neutralności klimatycznej, tam różnych innych celów, 2050, ta infrastruktura nie jest do odtworzenia w ciągu 30 lat, zupełnie nie jest do odtworzenia. No i myśmy to pokazali i była wstrząsająca reakcja, myśmy się spotkali online z osobami odpowiedzialnymi za fundusze europejskie w Polsce, no i przywołaliśmy zasadę do not significant harm. To jest nowa zasada w ramach Zielonego Ładu przyjęta, horyzontalna, ma być realizowana we wszystkich funduszach i ona mówi: nie czyńcie znaczących szkód. I właśnie ci urzędnicy z Komisji Europejskiej bardzo rozumieli, jak tą zasadę zastosować w naszym przypadku. I mówimy konkretnie, podajcie jako kryterium wyboru projektów, że one muszą stosować standardy ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. Co więcej, z pomocy technicznej, czyli z funduszy na wsparcie beneficjentów, tych, którzy otrzymują środki finansowe, przeszkolcie ludzi i te instytucje, żeby wiedziały, jak to stosować. I trzeci punkt, sprawdzajcie, czy to jest realizowane, czy nie. Jeśli nie jest realizowane, to po prostu cofnijcie dotacje, bo promocja pod tytułem, że powiesimy plakaty, stosujcie standardy, jest oczywiście potrzebna, czy tam jakieś, nie wiem, webinaria, ale jak się rozejdzie wieść, że nie stosując tych standardów możemy mieć poważne problemy finansowe, to naprawdę będzie to stosowane. Podobnie było... Ale to dopytam tylko, bo pan powiedział, że wstrząsające było to spotkanie. Jakby nie do końca wychwyciłem wstrząsające, bo co? Nie zdawano sobie sprawy ze skali zniszczeń, które następuje w procesach inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bo oczywiście betonoza i smażenie jajka na rynku to było może nawet trochę humorystyczne, ale pokazanie, że drzewa są niszczone w ten sposób, że one mają zniszczony system korzeniowy i w ciągu 5-10 lat od zakończenia inwestycji one po prostu się przewrócą. One usną i się przewrócą. Tego w tej chwili nie widać, czyli jak ktoś widzi inwestycję, mówi: straszną inwestycję zrobiono, bo się tam jajka smażą, bo jest za gorąco. To jest bardzo poważny problem. Ale to, że setki, tysiące, dziesiątki tysięcy drzew się przewrócą i zniszczą to całe piękno, to całe bogactwo i tą naszą tarczę ochronną, to dopiero jak to pokazaliśmy. Pokazaliśmy, że kluczowe jest zniszczenie systemu korzeniowego. Kluczowe to jest po prostu. Odtworzenie drzewa jest praktycznie w wielu wypadkach niemożliwe. Chodzi też o jego stabilność. Zresztą to przykład tego słynnego placu, na którym smażono jajka, to jajecznicę, to się dobrze przebił medialnie, ale wkrótce potem tam się jedno drzewo tam zostawiono, ono się wkrótce potem przewróciło. Dlaczego się przewróciło? Bo drzewo ma korzenie. Jak mu utniemy korzenie, to ono wichura go przewróci. No to jest tak, gdybyśmy przycięli korzenie dookoła, no to jeszcze w miarę, to drzewo jest w stanie
większość drzew jest w stanie zmniejszyć koronę. No, spuści trochę gałęzi, będzie mniejsze po prostu, ale jak my ucinamy drzewu połowę systemu korzeniowego, to jeśli z tamtej strony powieje wiatr, to to drzewo się po prostu przewróci przy większym wietrze, a wiatrów będzie coraz więcej, więc no to naprawdę jest zła wiadomość dla nas wszystkich, że nie tylko to, co zniszczyliśmy, to zniszczyliśmy, ale jeszcze wiele strat będziemy obserwować w następnych latach tych niemądrze zrealizowanych inwestycji. Dobrze, a to ja wrócę do tego Kowalskiego-Kowalskiej, czyli ten, co ten obywatel może zrobić tam u siebie na poziomie gminy, miejscowości swojej, wykorzystując. Rozumiem, że to, co pan powiedział, może wejść, przeczytać te standardy, zapoznać się z całym know-how i tak dalej, ale po tym wszystkim, jaki jest jego powinien być jego kolejny krok? Co on tutaj powinien zrobić? Powiem tak, no najlepiej spotkać się z kimś, kto w tym mieście sprawuje władzę, zarówno na poziomie wykonawczym, jak prezydent, wójt, burmistrz, jak i z radnymi, bo te standardy można wprowadzić zarówno zarządzeniem, jak i uchwałą na przykład Rady Gminy. Po prostu trzeba zacząć rozmawiać, trzeba przedstawiać rozwiązania. Pewnie warto się jakoś zorganizować, czyli nie iść tam samemu. Może warto zrobić jakąś petycję. Wydaje mi się, że to też uświadamiać tym, ta świadomość jest bardzo ważna. Wiadomo, prawo, finanse są ważne, o tym mówiliśmy przed chwilą, ale świadomość jest ważna, czyli trochę taka działalność edukacyjna, bo bardzo często nie dlatego są te drzewa niszczone, że ktoś nie cierpi drzew. Bardzo rzadko się zdarza, żeby to tak działało, tylko po prostu dzieje się często z braku wiedzy, obawy, czy to zadziała. No, dużo drzew jest na przykład też z powodu obawy, że komuś spadnie gałąź i ktoś będzie miał problem. I to najczęściej się te wycinki drzew dzieją w momencie, kiedy zdarzyła się jakaś sytuacja trudna, bo na przykład spadło drzewo i uszkodziło samochód i potem się wycina wszystkie drzewa na zapas, żeby czuć się bezpiecznie. Czyli bardzo dużo urzędników chce się czuć bezpiecznie. Czyli pokazywanie, że my mamy takie metody, że mogą się czuć bezpiecznie. Bo żaden sąd ich za to nie skaże, bo zawsze się może zdarzyć taka wichura, że no nie wiem, urwie nawet dach z domu, ale z powodu, koło mnie w centrum Wrocławia była taka wichura, że poderwała cały dach i on po prostu spadł na ulicę w środku nocy. Nikt nie zginął, ale dużo samochodów zostało zniszczonych. Nie jesteśmy się w stanie zabezpieczyć na wszystkie sytuacje. Powinniśmy to robić tak, żeby to było mądre. Teraz rozmawiać, przekonywać, w jaki sposób naciskać. Ja wiem, że najłatwiej jest naciskać w momencie, kiedy jest jakaś inwestycja i mają być drzewa wycinane. I wtedy najczęściej ludzie protestują, ale ochrona drzew to jest w dużej mierze po prostu wiedza, umiejętności, świadomość i dobrze stosowane prawo przez te samorządy. No to jest trudno, po prostu trzeba próbować. Trzeba trochę walczyć nawet czasami z tą taką bezwładnością systemową, bo to często się mówi, że się nie da, albo to się u nas nie przyjmie. No przyjęło się w Niemczech, przyjęło się w Holandii, w Anglii, no dlaczego by nie u nas? Czy my jesteśmy takim ciemni, że mamy te drzewa, tą infrastrukturę, która nam służy wiele usług i jest drogocenna, będziemy ją niszczyć? No wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zmierzyć się z tym, żeby po prostu tej zmiany dokonać. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja jeszcze raz przypomnę drzewa.org.pl. W tym serwisie Państwo znajdziecie wszelkiego rodzaju pomocne materiały. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju. Dziękuję bardzo, tak, panie prezesie, za rozmowę. Ale nie o kropkę chodzi, tylko chodzi chyba o wielokropek. To znaczy powinniśmy ten proces, tę rozmowę kontynuować, bo jesteśmy w stanie te drzewa ochronić, jeśli będziemy mieć otwarty umysł i będziemy ze sobą współpracować. Dobrze, wielokropek. A z Państwem gość żegna się Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka audycji Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już przyszły wtorek. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!